Szeregowy pośle Kaczyński, pani marszałek, Wysoka Izbo. Joseph Conrad opisał w Jądrze Ciemności podróż rzeką Kongo do granic ludzkiej cywilizacji. W podobną podróż wybrała się 150 lat później delegacja Parlamentu Europejskiego. Tym razem nie na czarny ląd, a do Polski. Spotkali się z ministrem nomen omen Czarnkiem, który był, cytuję, brutalny i agresywny. Jego brutalność była szokująca. Do członkini delegacji krzyknął: przestań się śmiać, choć wcale się nie śmiała. Do przewodniczącej delegacji, która jest Niemką, Czarnek się zwrócił: twoi przodkowie zabili mnóstwo ludzi, my jesteśmy potomkami bohaterów. Specjalnie używał kilkukrotnie słowa nacji, by wywołać wiadome skojarzenia. Finansuje to, co chce finansować, odpowiedział Czarnek, gdy padło pytanie o obcięcie funduszy na instytut, w którym pracuje profesor Barbara Engelking, wybitna badaczka nad zagładą. Ja, mówił cały czas, że to on decyduje. Nie mówił o procedurach. Delegaci byli zdumieni, że polski minister tak otwarcie przyznaje się do łamania zasad pluralizmu i wolności. Na koniec Czarnek wyszedł bez pożegnania. Delegacja spotkała też się z Maciejem Świrskim, szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ten mówił bardzo dużo o polskich kodach kulturowych i tradycjach, które należy chronić, a jednocześnie nie odpowiadał na pytania o swobodę mediów. Parlamentarzystki chciały wiedzieć, dlaczego partia rządząca dostaje 77% czasu antenowego w TVP. Rząd rządzi, odpowiedział Świrski. Krajowa Rada tak rozumie swoje działania, że jest tubą partii i tego nie ukrywa, odnotowały. Delegacja Parlamentu Europejskiego wyjechała, ale my tu zostaliśmy. Buta, chamstwo i otwarte łamanie prawa obecnej ekipy rządzącej to nasz chleb powszedni. Nie, nie da się do tego przywyknąć. Wiemy, że gdzieś jest cywilizacja, ale widzimy, jak nasz kraj coraz bardziej pogrąża się w ciemności. Jego urzędnicy tracą rozum, a oderwany od rzeczywistości przywódca zajęty jest odprawianiem rytuałów. Żeby zrozumieć, co się u nas dzieje, trzeba sięgnąć po jądro ciemności. Ale ostrzegam, nie jest to przyjemna lektura. Dziękuję bardzo.